Dzisiaj opowiem, jakiego systemu używam do księgowości online mojej jednoosobowej działalności, a myślę, że może to być ciekawe dla niejednego z Was. A nazywam się Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania. Od już kilkunastu lat prowadzę działalność gospodarczą. Poza tym, że doradzam, w szkole, to też chętnie dzielę się wiedzą, chociażby tak jak w tym filmie. No to przejdźmy do tematu. Przez 10 lat prowadzoną miałem księgowość przez Panią Księgową, czyli co miesiąc przynosiłem jej plik faktur, ona to wpisywała do systemu, dawała mi znać, jaki podatek dochodowy, jaki VAT mam zapłacić, i tak kolejnego miesiąca i następnego miesiąca. Z któregoś dnia pani księgowa mówi, ale panie Bernardzie, to. Pańskie faktury są takie proste, ta działalność jest tak nieskomplikowana. Może tak chciałby Pan sam sobie to wprowadzać? Hmm. Posprawdzałem, popytałem znajomych. No i jeden ze znajomych mówi, "Ależ słuchaj, oczywiście. Ja też zrezygnowałem z księgowości. W tej chwili sobie prowadzę wszystko online od dłuższego czasu. Wszystko działa. Sprawdziłem, jakie on używał rozwiązanie. Skorzystałem z tego samego, czyli z systemu w firma. No, i tak od dwóch lat używam firmy. Myślałem, że to jest dobry pretekst, żeby się podzielić informacjami, że Wam co nieco na temat tego opowiedzieć. Ile za to płacę? Płacę 45 zł netto miesięcznie, ale tak jak sobie zdajesz sprawę, to nie, nie jakby nie kwestia finansowa jest tutaj głównym kryterium do wyboru po to czy płacisz kilkaset złotych pani księgowej czy płacisz taką czy mniejszą czy większą kwotą za system online to tak naprawdę na to Drugoplanowe znaczenie w związku z Twoim bezpieczeństwem, jeśli chodzi o to, że masz wszystko dobrze zaksięgowane, masz porządek, jesteś bezpieczny, jeśli chodzi o administrację skarbową, o płacenie podatków, o to, że wszystko jest dobrze rozliczone. Także bez względu na to, czy płacę 45 zł, czy płaciłbym 145 zł, czy 5 zł za ten system, to Używam go dlatego, że to jest dobry system. Znaczy, co, co jest dobrego w tym systemie, dlaczego uważam, że to jest system, który z czystym sumieniem mogę polecić? Są dwa powody. Znaczy, pierwszy, dlatego że działa, czyli nigdy się na nim jeszcze nie zawiodłem przez te dwa lata, kiedy go używam. A po drugie, jest świetnie opisany. I tak naprawdę, jeden powód jest warty drugiego. To znaczy, gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, typu na początku tego roku była taka sytuacja, że na stacji benzynowej poprosiłem o fakturę, pracownik powiedział, proszę pana, tu jest, proszę pana, za, dla pana paragon z numerem NIP. Puh, nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem. Przedłem online do tego mojego systemu księgowego, tam od razu pomoc z informacją, że tak, faktycznie taka jest zasada. Tutaj masz wpisać w taki sposób zrzuty z ekranu, informacje, w jaki sposób dokładnie to wpisać do ewidencji w tym systemie i sobie działa. Czy teraz jakiś czas temu prowadzono specjalne oznaczenia dla usług, które świadczy, czyli dla szkoleń, dla usług niematerialnych? Dostałem PDF-a z wyjaśnieniem, z informacją, gdzie, w jaki sposób skopiować w systemie oznaczenia tych faktur, które są fakturami za szkolenia. Także tutaj to bardzo dobrze działa i jestem z tego zadowolony. Być może zainteresujecie rzucenie okiem na kilka funkcji, na to jak to wygląda, bo jeżeli przez lata podobnie jak ja przekazywałaś, przekazywałeś faktury pani księgowej, ona to gdzieś pisywała. Jedyną informacją, którą widziałaś, no to była informacja, jaki masz podatek zapłacić i raz do roku dokumenty pit -y, które, które miałaś podpisać czy zobaczyć, no to być może masz w głowie barierę taką mojej, ale jak ja to sam, sama mam robić, jak to wygląda, co to się robi, jak to, jak to działa, no to rzućmy okiem. Pokażę Kilka tych podstawowych spraw, czyli to, co widzimy tutaj w tle, to jest po prostu podsumowanie, taka prosta analityka tego, co się dzieje. Pokażę też, jak wygląda wystawianie faktury sprzedażowej, jak wygląda tutaj rejestrowanie dewidencji faktury zakupowej i jak wygląda to, gdy raz w miesiącu potrzebuje się rozliczyć, po, podsumować miesiąc. Takie podstawowe funkcje, rzecz jasna celem tego filmu nie jest wyręczanie producenta tego systemu w samouczku, to jeżeli się zdecydujesz na ten system, czy inny system, to znajdziesz w internecie szczegółowe informacje, jak tego używać, ale moją intencją jest to, żeby pokazać Ci, jak to działa. Na ile jest to proste, lub też nieproste, to już Ty sama, Ty sam uznasz. Ja tutaj zmniejszę tylko ten obrazek, ten widok z kamery mojej postaci, żeby na ekranie było więcej widać. No i to, co tutaj mam, to widzę od początku roku sytuację narastająco: przychód, dochód, koszty, prawda. Sobie mogę w dowolnym momencie zobaczyć, jak mi idzie, jaka jest sytuacja, czy właśnie narastająco, czy tutaj widzę te informacje po prostu miesiąc po miesiącu, bieżący rok miesiąca, tygodnia i tak dalej. To no jest dobry dodatek dla mnie. To znaczy, ja tego nigdy wcześniej nie miałem, dając faktury pani księgowej. Gdzieś sobie w Excelu spisywałem te informacje, żeby ogarniać finanse. Natomiast no, odkąd mam taki, taką księgowość online, to dość, dość łatwo mogę sobie widzieć, co się dzieje, czy jak sobie już zakończę rok, zrobię sobie bilans, wszystko dobrze widać. Ale to powiedzmy jest taki dodatek. To, co jest istotne, no to, to jak na bieżąco tego obsługuję, czyli. Jeżeli mam kwestię przychodów, czyli potrzebuję komuś wystawić fakturę, mówię: Dobra, w takim razie wystawiam fakturę, bo zrealizowałem jakieś zlecenie. No i kontrahent prosi mnie o fakturę. To, to, co jest bardzo przyjemnego w tym systemie, to spięcie z bazą danych KUS. Czyli jeżeli wpiszę NIP kontrahenta któremu miałbym fakturę wystawić, powiedzmy, wpiszmy jakiś tutaj dowolny NIP 712, 144, 4001, to system w tym momencie zasysa informacje z bazy danych, i tak naprawdę jednym kliknięciem będziemy w stanie pobrać. Tu ja oczywiście wpisałem własny NIP, tak, żeby pokazać, jak to działa, że jasna no. <grym> własnego NIPu nie wpisujecie, wystawiając faktury, bo sami sobie faktur oczywiście nie wystawiacie. Prawda? Jest tutaj, Nabywca wpisany. Jest to już tutaj ustawione w systemie. No i w fakturze wypisujemy te wszelkie informacje, które są potrzebne związane z fakturą, czyli opis faktury, ceny, rabaty i tak dalej. Drukujemy i zapisujemy tą fakturę. Możemy też wysłać mailem bezpośrednio z systemu. Ja zwykle robię w ten sposób, że po prostu drukuję, czy znaczy drukuję w cudzysłowie, bo to jest drukowanie do PDF-a, czyli po prostu zachowuję sobie w formacie PDF fakturę i wysyłam w załączniku do maila z mojej skrzynki mailowej, ale też można tutaj wysłać bezpośrednio z tego systemu. W czasie, gdy wydawałem książkę i miałem dość dużo faktur do wystawienia dla bywców książki, no to te faktury były wysłane tutaj bezpośrednio z systemu księgowego. Natomiast pracując z moimi stałymi klientami to staram się to bardziej elegancko załatwiać, po prostu wysyłać osobistym mailem, ale tutaj działa to z tego systemu. Jak widzisz, to jest kilka kliknięć po prostu, i ta faktura jest zarejestrowana w systemie. Masz ją tutaj załatwioną, ustawiasz się terminy płatności, no i jesteś w stanie dzięki temu też zorientować się, co masz do rozliczenia w momencie, gdy ci wpłynie płatność na konto, wstawiasz rozliczenia, raz na jakiś czas, możesz sobie też sprawdzać które faktury masz nierozliczone. No i to właśnie co tutaj widzimy na tym głównym ekranie, czyli tym ekranie startowym, no to widzimy te faktury z nieuregulowaną płatnością, czyli tak naprawdę z większości to będą te faktury, które zostały wystawione ostatnio i ten termin jeszcze nie upłynął, czy na przykład jakaś Faktura przeterminowana z informacją o tym, jak długo ta faktura jest przeterminowana i jakie już działania zostały podjęte, żeby temu kontrahentowi o tym przypomnieć. To teraz rzućmy okiem na to, co robimy z wydatkami, czyli w momencie, gdy podsumowujemy miesiąc. Czy to robisz na bieżąco, czyli jak poniesiesz wydatek, to od razu wpisujesz do systemu, czy gdzieś na przełomie jednego czy drugiego miesiąca, na początku miesiąca, na pewno gdzieś przed 20 dniem miesiąca, wpisujesz do systemu faktury kosztowe z ubiegłego okresu, czyli tutaj faktura. I znowu analogicznie jak to było w przypadku faktur przychodowych tak samo przy tych kosztowych też możesz po prostu wpisać czy NIP, czy jakiś fragment nazwy klienta i system ci odnajdzie powiedzmy p4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czyli tutaj operator komórkowy i dostaje informację o tym podmiocie Wpisuję informacje na temat danej faktury, zapisuję fakturę w systemie i kolejną i kolejną. Jeżeli z miesiąca na miesiąc mam te same faktury kosztowe, jak chociażby od operatora komórkowego, no to zamiast rozpoczynać od zera, czyli wpisując nową fakturę, po prostu z poprzedniego miesiąca powielam fakturę. Zmieniam te parametry, które się zmieniły, pisuję numer danej faktury i zapisuję do systemu. No i w ten sposób mam załatwione wpisanie do mojej księgowości, do mojej ewidencji te faktury kosztowe. Czyli wystawiliśmy faktury naszym klientom, wystawiliśmy, zapisaliśmy do systemu faktury zakupowe. No i kolejna rzecz, dość oczywista. Do której potrzebny jest ten system, no to comiesięczne rozliczenie. I tutaj w głównym oknie systemu jest dział związany z podatkami i ubezpieczeniami. Tutaj mam informacje, jakie należności mam wobec Urzędu Skarbowego, jeśli chodzi o podatek dochodowy, jeśli chodzi o VAT oraz ubezpieczenia społeczne ZUS-u. Także. Tutaj, w tym momencie, gdy nagrywam ten film, jest koniec miesiąca, więc te zobowiązania są już zrealizowane. Natomiast pokażę Ci, w jaki sposób te informacje są wyliczane, czy w jak prosty sposób to się, to się odbywa. Czyli, jeśli chodzi o podatki, to w przypadku podatku dochodowego, gdy potrzebuję wyliczyć podatek, no to. Określam w systemie za który miesiąc ten podatek powinien być wyliczony. I jest informacja na bazie wprowadzonych informacji, jaki podatek dochodowy, czy jaka, mówiąc, jaka w moim przypadku zaliczka na podatek dochodowy powinna być zapisana. Ta informacja pojawia się w głównym oknie systemu. I w momencie gdy ten podatek opłacę, zaznaczam, że jest to zaliczka rozliczona, czyli wiem, że mam święty spokój, że zostało to opłacone. W przypadku VAT-u, no to jak się orientuję, że jesteś VATowcem, to poza opłaceniem podatku jest też konieczność przesłania do administracji skarbowej dokumentu JPK i to też się dzieje przez ten system, to działa w ten sposób, że pobieram na dysk niepodpisany dokument, podpisuję profilem zaufanym, potem już podpisany dokument z powrotem umieszczam tutaj w tym portalu i już tutaj portal firma przekazuje w moim imieniu ten podpisany dokument do systemu administracji skarbowej i ja tutaj otrzymuję potwierdzenie, że ten dokument wpłynął, że został przekazany tam, gdzie miał być przekazany. I to są te najważniejsze informacje, które chciałbym Wam przekazać, jeśli chodzi o system księgowości online. Mam nadzieję, że jeżeli się zastanawiałaś, na ile to jest trudne, jak to wygląda, to już teraz wiesz, możesz zdecydować, czy to wygląda łatwo, atrakcyjnie dla Ciebie i warto pójść w tą stronę, w którą ja poszedłem, czyli samodzielnie ewidencjonować w księgowości online, swoje dokumenty z działalności gospodarczej, czy też na przykład uznajesz, że nie, że dla ciebie jednak to jest zbyt skomplikowane, wolisz zostać przy rozwiązaniu, w którym, którym ja kiedyś byłem, czyli księgowość, biura, biuro księgowe, czy pani księgowa, która rozlicza ci faktury. Też rzecz jasna, nasze sytuacje są bardzo różne, moja jednostowa działalność... Kilkanaście, może kilkadziesiąt dokumentów księgowych w ciągu miesiąca. Niektórzy z Was na działalności gospodarczej prowadzą ogromne firmy, um, zatrudniają ludzi i tak dalej, czy też macie inne formy działalności gospodarczej. Także tu bynajmniej nie chcę przekonywać, że jedynym słusznym rozwiązaniem dla każdego jest księgowość online. Natomiast podzieliłem się moim doświadczeniem, tym, jak to u mnie wygląda. Mam nadzieję, że jest to dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego. Pogodnie pozdrawiam.